Dzień dobry. Witamy Państwa na kolejnym webinarze, poświątecznym webinarze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzisiaj gościmy w stowarzyszeniu na wspólnym wydarzeniu panią mecenas Martę Suchacką oraz pana mecenasa Bartosza Czupajło, którzy poprowadzą webinar na temat przygotowania do rozprawy sądowej, oczywiście w sprawach kredytów frankowych. Będzie parę słów o tym, jakie pytania zadaje sąd, jakie pytania zadają pełnomocnicy banków, o tym, na czym polega pouczenie o skutkach nieważności umowy kredytowej. Oczywiście zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Nasi goście będą po części takiej teoretycznej, na której wyjaśnią te zagadnienia z agendy wydarzenia, będą odpowiadać na wszystkie pytania. Jednak Państwa zachęcamy do zadawania w trakcie wydarzenia. Na pewno będziemy do wszystkich pytań powracać. Bardzo dziękuję Państwu w imieniu zarządu stowarzyszenia za wsparcie stowarzyszenia, za wszystkie darowizny, za opłacane składki członkowskie. Dzięki Państwa wsparciu możemy chociażby organizować takie wydarzenia jak dzisiaj. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie bankowebezprawie.pl, gdzie w kalendarzu wydarzeń są informacje o bezpłatnych poradach prawnych, jak i wydarzeniach online, tak jak dzisiejszy webinar. Następne wydarzenia planujemy już w maju, jak również zapisy na bezpłatne porady prawne. Z mojej strony to tyle. Oddaję głos już naszym gościom, którym też w imieniu stowarzyszenia dziękujemy za chęć poprowadzenia wydarzenia. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, adwokat Marta Suchaczewska. Dzień dobry, adwokat Bartosz Czupajło. My ze swojej strony bardzo dziękujemy stowarzyszeniu za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy porozmawiać z Państwem na tak ważki temat, jakim jest przygotowanie do rozprawy sądowej. Rozprawa sądowa to bez wątpienia jeden z ważniejszych elementów całego procesu sądowego. Może nie jest tak, że rozprawą wygrywa się sprawę, ale myślę, że niejedną sprawę można położyć, mówiąc kolokwialnie, z źle przeprowadzoną rozprawą. Czasami jest to wynik nie tego, że osoba przesłuchiwana nie wiedziała, czy została w jakiś sposób, no tak, zmieszana tym, co ma powiedzieć, a bardziej kwestia tego, że nie przygotowała się właśnie do tej rozprawy i czasami to jest kwestia nerwów, czasami jest to kwestia zaskoczenia, czasami jest to kwestia no takiego sprytnego podejścia przez pełnomocnika ze strony przeciwnej i efekt tej rozprawy może być no taki zupełnie odwrotny od zamierzonego, a warto pamiętać, że z reguły będziecie Państwo mieli tylko jedną szansę bycia przesłuchanym, więc no warto się po prostu do tej rozprawy dobrze przygotować, aby te szanse dobrze wykorzystać. Dzisiejsze spotkanie, tak jak zostało to już wspomniane, chcielibyśmy podzielić na kilka części. W pierwszej części omówimy kwestie związane z przygotowaniem do tej rozprawy i kwestiami technicznymi, które no, jeżeli zostaną dobrze zaopiekowane przed rozprawą, pozwalają gładko w tę rozprawę wejść, natomiast bez czasami przygotowania czy zaopiekowania się tymi tematami. Już na samym początku możemy nabawić się wielu nerwów, co jest zupełnie niepotrzebne, bo rozprawa sama w sobie dostarcza Państwu wielu emocji, więc warto te emocje po prostu maksymalnie ograniczyć. Następnie przeszlibyśmy do
pytań takich, które najczęściej zadają sądy bądź państwa pełnomocnicy, a następnie przejdziemy do pytań tak zwanych problematycznych, czyli takich, które mogą czasami sprawiać państwu pewien kłopot. One są problematyczne najczęściej tylko na pierwszy rzut oka. Natomiast no, jeżeli wcześniej się do tego nie przygotujecie państwo, no to na rozprawie też mogą one sprawiać trochę kłopotu. No a chodzi o to właśnie, żeby tego kłopotu było jak najmniej. Po tej części będzie czas na zadawanie pytań, także bardzo prosimy o przysyłanie tych pytań na tyle, na ile nam czas pozwoli. Spróbujemy się odnieść do ich wszystkich. Drodzy Państwo, więc ja rozpocznę od tych kwestii organizacyjnych. No i tutaj w pierwszej kolejności należy powiedzieć o tym, kiedy właściwie Państwo powinni stawić się na rozprawie. Czy to jest tak, że zawsze, kiedy ma odbyć się rozprawa w Państwa sprawie, to Państwo na tym terminie muszą być? No otóż nie, z uwagi na to, że wówczas, kiedy sąd będzie zamierzał Państwa przesłuchać, wówczas otrzymają Państwo zawiadomienie o terminie rozprawy, w którym znajdzie się informacja o tym, że Państwa stawiennictwo na tej rozprawie jest obowiązkowe. Jeśli takiej informacji nie będzie, Państwo nie muszą uczestniczyć w niej, natomiast oczywiście jako strona mają Państwo prawo być obecni podczas każdego terminu rozprawy. Te rozprawy obecnie odbywają się zarówno w budynku sądu, jak również odbywają się właściwie w zdecydowanej większości w formie zdalnej. Czy to się czymś różni? Właściwie nie, poza tym, że zdaje się, że dla Państwa to jest dużo większy komfort, kiedy ta rozprawa odbywa się w trybie zdalnym, z uwagi na to, że na tej rozprawie mogą Państwo wziąć udział, czy to w kancelarii swojego pełnomocnika, czy to też mogą Państwo połączyć się z domu. Wobec tego myślę, że to są dla Państwa dużo bardziej komfortowe warunki niż budynek sądu, który pewnie dla wielu z Państwa już sam w sobie wzbudza strach i wzbudza niepotrzebne emocje, które potem mogą się odbić na Państwa przesłuchaniu. Oczywiście o tym, czy rozprawa odbędzie się w budynku sądu, czy też odbędzie się w trybie zdalnym, o tym oczywiście zostaną Państwo poinformowani przez sąd w zawiadomieniu, o którym już wspomniałam. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozprawy zdalne, wraz z zawiadomieniem o rozprawie, czy też już w dalszej kolejności, kiedy otrzymają Państwo e-mail z sądu z linkiem do rozprawy, również otrzymają Państwo informacje odnośnie tego, jak się do tej rozprawy zdalnej przygotować, co Państwo potrzebują mieć, jakie warunki techniczne powinien spełniać Państwa komputer, jak się zachowywać podczas takiej rozprawy. To wszystko znajduje się w instrukcji z sądu, którą otrzymujecie Państwo wraz z linkiem do rozprawy. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie się do rozprawy, to oczywiście, no tutaj myślę, że jeżeli Państwo posiadają profesjonalnych pełnomocników, jeżeli są Państwo zastępowani przez adwokata czy radcę prawnego, to oczywiście niezależnie od tego, że tak jak dzisiaj mają Państwo szansę na przykład obejrzeć ten webinar i w jakiś sposób, no oczywiście myślę, że też przygotować się do tej rozprawy, to jednak każda Państwa sprawa jest na pewien sposób indywidualna. I myślę, że przed każdą rozprawą powinni Państwo spotkać się ze swoim pełnomocnikiem i porozmawiać, omówić Państwa wątpliwości. I teraz tak, jak już Państwo znajdą się w budynku sądu, czy też połączą się Państwo na rozprawę zdalną, jak to wszystko wygląda po kolei?
W pierwszej kolejności sąd sprawdza obecność, sprawdza, czy na rozprawie stawiły się strony, czy strona jest wraz z pełnomocnikiem, czy pojawił się również pełnomocnik banku. Jeżeli na rozprawę wezwani są również świadkowie, to również sąd sprawdza, czy świadkowie się stawili. Po sprawdzeniu obecności, jeżeli są świadkowie, świadkowie na pewien moment są wypraszani z sali rozpraw, czy też na chwilę powinni się rozłączyć, wówczas sąd pyta strony o to, jakie są ich stanowiska w sprawie, czy planują złożyć jeszcze, czy mają jeszcze jakieś wnioski. No i w dalszej kolejności sąd przechodzi do przesłuchania, czy to w pierwszej kolejności świadków, czy to dochodzi do przesłuchania państwa podczas tej rozprawy. No i tak, w pierwszej kolejności, kiedy to państwo mają zostać przesłuchani, sąd prosi o okazanie dowodu osobistego. Następnie sąd pyta, jaki jest wykonywany przez państwa zawód, ile mają państwo lat, jak się państwo nazywają, a następnie sąd również pyta o to, czy byli państwo kiedykolwiek karani za składanie fałszywych zeznań, no i przechodzi do przesłuchania. I teraz tak, jeżeli w sprawie występuje dwóch powodów, to jeszcze może powinnam wrócić się chwilę wcześniej, bo jeżeli w sprawie występuje dwóch powodów, sąd czasem pyta, czy któryś z państwa, któryś z dwóch powodów bardziej pamięta okoliczności związane z zawieraniem umowy. I bardzo często jest tak, że sąd prosi, aby ta osoba, która więcej pamięta, zeznawała jako pierwsza, a następnie właściwie przesłuchanie drugiego z kredytobiorców jest właściwie tylko potwierdzeniem tego, co powiedział pierwszy kredytobiorca. No i tutaj już, gdy dochodzi do tego przesłuchania, sąd właściwie w pierwszej kolejności zadaje pytania, chociaż zdarza się czasem, że sąd od razu oddaje głos pełnomocnikom, no i oczywiście w pierwszej kolejności pytania zadają pełnomocnicy powodów, natomiast dalej zadawane są pytania przez pełnomocników banku. I tutaj już właściwie kończąc ten wstęp i te kwestie organizacyjne, jeszcze chciałam zwrócić państwa uwagę na to, że ponieważ często nasi klienci zadają pytania związane z tym, czy mogą czegoś nie pamiętać. No oczywiście, że tak. Oczywiście z uwagi na to, że zawierali państwo umowę kilkanaście lat temu, na niektóre pytania oczywiście mogą państwo odpowiadać, że już tego państwo nie pamiętają, ponieważ zawieranie umowy odbywało się kilkanaście lat temu. Kolejna rzecz, zdarza się, że nie rozumieją państwo pytania albo nie wiedzą państwo, jak na dane pytanie powinni państwo odpowiedzieć, to tutaj zawsze mogą państwo prosić o powtórzenie pytania, o inne sformułowanie tego pytania, tak by państwo czuli komfort, że faktycznie wiedzą państwo, o czym mają mówić i czego dane pytanie dotyczyło. To jeszcze tak, kontynuując wątek uwag natury ogólnej dotyczących przesłuchania, a nawiązując do tego, co powiedziałaś na temat tej pamięci czy niepamięci, wracam pamięcią w tym momencie do konferencji dotyczącej kredytów frankowych z jesieni, to był październik albo listopad, i tam jeden z sędziów sądu apelacyjnego powiedział publicznie, nieco żartobliwie, ale myślę, że jest to trochę prawdy, że najmniej wiarygodne są te osoby przed sądem, które pamiętają wszystko doskonale. No bo to jest naturalne jednak, że jeżeli opowiadacie państwo na temat okoliczności, wydarzeń, które miały miejsce kilkanaście lat temu, no to
to nie jest tak, że na wszystko jest tak łatwo odpowiedzieć. Także to jest zupełnie zrozumiałe i sąd też człowiek, jak się czasem mówi, też to rozumie i też ma tego świadomość, więc czasami to takie zbyt pewne i zbyt takie bardzo precyzyjne odpowiedzi paradoksalnie mogą być uznane za mniej wiarygodne niż te, których Państwo pewne rzeczy po prostu nie pamiętacie albo nie jesteście w stanie odtworzyć. Ja kiedy rozmawiam z klientami przed rozprawą, zawsze przedstawiam im takie trzy zasady, których proszę, żeby pamiętali. Jak zeznawać? Przede wszystkim krótko. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że im więcej, tym lepiej. Wręcz przeciwnie. Proszę odpowiadać na pytania sądu zwięźle. Tylko tyle, ile trzeba. W momencie, kiedy Państwo mijacie się z pytaniem sądu albo odpowiadacie na kwestie, o które nie byliście pytani, nie dość, że często może to wywołać takie niezadowolenie, nazwijmy to, ze strony sędziego, to jeszcze tak naprawdę Państwo możecie zacząć mówić o rzeczach, które nie mają kompletnie znaczenia dla sprawy i dodatkowo powodują takie niemiłe emocje ze strony sądu. Druga ważna zasada, o której proszę, żeby klienci pamiętali, to jest to, ażeby przed sądem nie kłamać. Drodzy Państwo, powiedzmy to sobie otwarcie. Nawet w takich sprawach, które dotyczą okoliczności sprzed wielu lat, także i w tych sytuacjach stare pożekadło, że kłamstwo ma krótkie nogi, bywa prawdziwe. Państwu może się wydawać, że pewne rzeczy powiecie w sposób pewny i nikt się nie zorientuje, a tak naprawdę często można je w jakiś sposób zweryfikować, czy to poprzez dokumenty, czy przez jakieś rejestry, czy w jakimś innym pytaniu Państwo zaprzeczycie sobie, co spowoduje po pierwsze u Państwa bardzo silny stres, po drugie możecie Państwo być uznani za osoby niewiarygodne, a po trzecie wreszcie naprawdę w tych sprawach Państwo nie macie powodu do tego, żeby mówić nieprawdę. Tutaj prawda się obroni i nie należy jej w tym przeszkadzać. Czasami można po prostu przedobrzyć. A jeżeli chodzi już o konkretne tematy, które mogą się Państwu wydawać, że są takie problematyczne i dla których czasami zastanawiacie się, czy nie minąć się z prawdą, albo nie do końca może wszystko odpowiedzieć tak, jak było, to za chwilę sobie o tym porozmawiamy, że naprawdę często nie ma co tej prawdy się bać. No i trzecia zasada, nie wymyślać, nie przypominać sobie na siłę. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że to częściej pani dotyczy, nie wiem dlaczego, ale tak bywa, że panie, ale i panowie również, czasami chcą tak bardzo szczerze do bólu o wszystkim opowiedzieć, że zaczynają jakby trochę kreować tę rzeczywistość. To znaczy nie do końca pamiętają, ale takim się wydaje może, że jeśli powiedzą wszystko, nawet więcej niż pamiętają, to znaczy, że to będzie lepiej. A to się trochę wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że Państwo boicie się tego, że możecie pewnych rzeczy nie pamiętać. I dlatego, żeby wypaść tak dobrze, żeby nikt się nie mógł przyczepić, a przede wszystkim sąd, żeby nie miał do Państwa uwag, to Państwo chcecie wypaść doskonale i mówicie więcej niż, czy chcecie powiedzieć więcej niż faktycznie pamiętacie, co też bywa drogą taką, która może wyprowadzić na manowce. W związku z tym nie polecam. I na koniec jeszcze tej części. Czasami pytacie Państwo o to, czy czytać umowę przed rozprawą, czy też nie. Powiem tak, to nie jest nigdzie spisana zasada, natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem poglądu,
żebyście Państwo swojej umowy przed rozprawą nie czytali. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest w umowie, to akurat sąd wie, bo widzi, ma tę umowę przed sobą i nie powinniście Państwo być pytani o to, co w tej umowie się znajduje. A przede wszystkim to, co interesuje sąd w czasie przesłuchania, to są okoliczności związane z zawieraniem tej umowy, czyli to, co się działo w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 roku, ewentualnie Państwa podejście do tej umowy i rozumienie w tamtym czasie. Od tamtego czasu do dzisiaj wydarzyło się już bardzo wiele. Państwo macie tego przecież doskonale świadomość. Państwa wiedza na temat tych umów, ich wadliwości jest też już dalece odmienna od wiedzy, którą posiadaliście kilkanaście lat temu. W związku z tym takie czytanie może tak naprawdę tylko namieszać Państwu w głowie i możecie być Państwo pytani na rozprawie o pewne rzeczy, a to, że przed chwilą czytaliście tę umowę, może sprawić, że zaczniecie właśnie sobie na przykład przypominać o rzeczach, o których nie wiedzieliście w tamtym czasie, czy nie pamiętaliście. Po prostu to jest niepotrzebne, tak? I też jakby takie przygotowanie idące w tym kierunku w mojej osobistej ocenie nie ma większego sensu. To chyba tyle, jeśli chodzi o część wstępną i takich uwag ogólnych. To może przejdziemy już do tych pytań, które rzeczywiście mają znaczenie dla sprawy i bywają najczęściej zadawane przez sąd, bo od pytań takich podstawowych sądu zaczynamy. Tak jak już wspomnieliśmy, przede wszystkim pytania sądu i pytania pełnomocników skupiają się wokół tego, jakie były okoliczności zawierania umowy. I sądy, myślę, że przede wszystkim pierwsze pytania, które padają, dotyczą tego, po co w ogóle Państwo brali ten kredyt. I zwykle, jeżeli chodzi o te kredyty, które były powiązane z walutą obcą, to były kredyty hipoteczne, które przeznaczali Państwo na zakup własnego wymarzonego mieszkania. I sądy, dlaczego zadają takie pytanie? Przede wszystkim chcą zbadać, czy dana umowa miała charakter konsumencki. I czy Państwo właśnie zawierali tę umowę w celach prywatnych, czy celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i czy Państwo w relacji z bankiem byli konsumentami. No i często też sądy zadają pytania, jeżeli sąd tego pytania nie zada, to zwykle pełnomocnicy banków zadają te pytania dotyczące ewentualnego prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej. I tutaj proszę mi wierzyć i może Państwo już nawet się o tym przekonaliście, że często nawet kiedy Państwo, nawet już wiele lat po zawarciu umowy kredytowej, jeżeli Państwo założyli działalność gospodarczą, która była zarejestrowana w kredytowanej nieruchomości, to w odpowiedziach na pozew pełnomocnicy banku często starają się właśnie podnieść, że Państwa umowa wcale nie miała charakteru konsumenckiego, bo prowadzili Państwo działalność gospodarczą, wobec tego byli Państwo przedsiębiorcami. No i tutaj oczywiście myślę, że oczywiście te pytania, jeżeli faktycznie ta działalność gospodarcza była założona już kilka lat po zawarciu umowy kredytowej, to ona nie będzie miała znaczenia dla sprawy i na pewno sąd nie uzna w takiej sytuacji, że Państwo nie byli konsumentami zawierając umowę. Bo tak jak już powiedzieliśmy na początku, sąd bada okoliczności zawierania umowy, czyli przede wszystkim dla sądu ważne jest to, czy nawet jeżeli taka działalność gospodarcza w dacie zawierania umowy była przez Państwa prowadzona, to pytanie, czy ten kredyt, który Państwo zaciągaliście, czy on był przeznaczony po to, by finansować Państwa działalność gospodarczą, czy po to, by zakupić nieruchomość, w której mieli Państwo taką działalność prowadzić, a zatem tylko wtedy może zostać podważony Państwa status jako konsumentów.
Natomiast oczywiście, jeżeli Państwo kilka lat już po zawarciu umowy kredytowej założyliście działalność, to w ogóle nie powinno to mieć znaczenia dla sprawy. Szczególnie, że właściwie już w samych wnioskach kredytowych, które Państwo otrzymują od banku, już tam właściwie wpisywany jest cel, wpisywany jest również Państwa miejsce pracy. I wówczas, kiedy bank już na samym początku, proponując Państwu kredyt, już powinien wtedy stwierdzić, czy Państwo są konsumentami, czy są Państwo przedsiębiorcami, i zupełnie inne umowy powinny być Państwu proponowane w sytuacji, gdy ten kredyt faktycznie miałby nie być przeznaczony na cele mieszkaniowe i cele konsumenckie. Natomiast no, jeżeli oczywiście takie pytania co do działalności gospodarczej się pojawiają, no to też tutaj, jeżeli Państwo odpowiecie, że tak, kilka lat po zawarciu umowy kredytowej założyli Państwo działalność gospodarczą, no i ta działalność była prowadzona w mieszkaniu. Ale pytanie, czy ona faktycznie była prowadzona w tym mieszkaniu, które zostało zakupione ze środków z kredytu, czy też właściwie adres służył tylko do celów rejestrowych, bo w zdecydowanej większości tak to właśnie wygląda, że właściwie wykorzystywany jest tylko adres nieruchomości, a nie faktycznie Państwo prowadzą tę działalność w tej kredytowanej nieruchomości i zwykle Państwo nie spotykają się tam również z klientami. Natomiast no, niezależnie od tego, jeżeli to miało miejsce już kilka lat po zawarciu umowy, to nie będzie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy i co do tego, by Państwa status konsumencki został podważony z uwagi na to, że znaczenie miałoby tylko i wyłącznie to, jeśli Państwo faktycznie byliby przedsiębiorcami w dacie zawierania umowy i środki z kredytu przeznaczone zostałyby właśnie na cele związane z działalnością gospodarczą. No i jeszcze, już też kończąc ten wątek, często pojawiają się z Państwa strony pytania, a co jeśli mieszkanie było wynajmowane? No i tutaj oczywiście to też nie będzie miało właściwie znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, bo bardzo często Państwo na początku faktycznie zamieszkiwali w tych mieszkaniach zakupionych właśnie ze środków z kredytu i taki zwykle był Państwa cel, że chcą Państwo kupić mieszkanie i w nim zamieszkać. Natomiast no, wiadomo, że te kredyty były zawierane nie na 5 czy 10 lat, tylko zwykle były to kredyty zawierane na najczęściej chyba na 30 lat, ale były i na 20, na 30 i na 40. I wiadomo, że życie przez te kilkadziesiąt lat może się zmieniać. Mogli Państwo powiększyć rodzinę i z tego powodu wyprowadzić się z tego mieszkania i mają prawo Państwo to mieszkanie wynajmować. Najważniejszy właściwie jest tylko cel, który jest na samym początku, czyli w momencie, kiedy Państwo zawierali umowę kredytu. Kolejnym pytaniem, do którego przychodzi zazwyczaj sąd po ustaleniu, jaki był cel zawierania umowy, jest to pytanie dotyczące okoliczności zawarcia tej umowy. I pytanie o to zmierza zazwyczaj do tego, abyście Państwo przedstawili, jak do zawarcia tej umowy doszło. Czy Państwo odwiedziliście jeden bank, czy Państwo może działaliście za pośrednictwem doradcy kredytowego? Bardzo często w tamtym okresie umowy były zawierane w ogóle poza siedzibą banku, często w biurach pośrednictwa kredytowego, czy to Open Finance, czy Expander, więc często nawet dochodziło do takiej sytuacji, że
że ta umowa była zawierana bez jakiegokolwiek kontaktu z pracownikiem banku. Oczywiście takie okoliczności jedynie potęgują skalę, że tak powiem, nienależytej staranności ze strony banku przy zawieraniu tak doniosłej umowy, jak umowa kredytu hipotecznego. W mojej ocenie to, czy Państwo odwiedziliście jedną placówkę, dwie, pięć czy dziesięć, to nie ma większego znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. Natomiast no, nawet też przepisy wymuszają na sądach ustalanie okoliczności zawierania umowy, stąd to, w jakich okolicznościach do zawarcia tej umowy doszło, jest przedmiotem badania sądu. Często pojawia się też pytanie, czy Państwo mieliście możliwość zapoznania się z projektem umowy przed jej podpisaniem, czy otrzymywaliście Państwo projekt umowy na maila. No tak jak na przykład dzisiaj to jest standardem, tak kilkanaście lat temu, no to są dosłownie pojedyncze przypadki, w których ktoś otrzymał projekt swojej umowy frankowej na maila. Zazwyczaj jest tak, że Państwo po raz pierwszy widzieliście umowę na oczy w dniu jej podpisania. Natomiast no, każdy z Państwa ma swoją indywidualną historię i oczywiście należy pisać to tak, jak było, tak jak to Państwo pamiętacie. Pytanie, które często następuje po tym, jak doszło do zawarcia umowy, jest to, dlaczego Państwo zdecydowaliście się na zawarcie umowy kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. No i to zazwyczaj Państwo nie macie problemu z tym, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Scenariusze najczęściej są dwa. Jeden to jest taki, że albo Państwo nie mieliście w zasadzie wyboru i umowa tego rodzaju była jedyną, która była dla Państwa dostępna. To znaczy jedynie na umowę frankową Państwo mieliście zdolność kredytową zdaniem banku. No albo scenariusz drugi, w którym Państwo mieliście zdolność kredytową również na kredyt złotówkowy, ale mimo wszystko zawarliście umowę kredytu frankowego. No to jest sytuacja, w której Państwo byliście bardzo często zachęcani do tego, żeby właśnie wybrać umowę tego rodzaju z uwagi na niskie oprocentowanie, bardzo stabilny kurs franka, o czym najczęściej byliście Państwo zapewniani. No i to są takie dwie najczęstsze typowe historie, które no, przewijają się niemal we wszystkich sprawach. Ani jeden, ani drugi scenariusz nie jest dla Państwa niekorzystny. Nie ma się czego tutaj czy to wstydzić, czy ukrywać. Proszę dokładnie powiedzieć, jak to było i dlaczego Państwo zdecydowaliście się na wybór takiego, a nie innego kredytu. Tutaj powiedziałeś o tej zdolności kredytowej w złotówkach i pytanie, czy faktycznie Państwo tej zdolności kredytowej nie mieli, czy ona była, czy nie była, czy banki w ogóle badały to, czy Państwo tę zdolność kredytową w złotówkach mają. Tak jak no, rozmawiamy często z naszymi klientami, klienci zwykle odpowiadają, że właściwie poszli do banku po to, by otrzymać konkretną kwotę. I czasem potrzebowali Państwo na zakup mieszkania na przykład 200 tysięcy złotych i dlatego Państwo zwracali się do, czy to właśnie do doradców kredytowych, czy to do, bezpośrednio do konkretnego banku. No i tak jak już kolega wspomniał, często słyszeli Państwo, że 200 tysięcy mogą Państwo otrzymać, ale tylko w sytuacji, gdy to będzie kredyt powiązany z walutą obcą. Ale pytanie, czy Państwo kiedykolwiek otrzymali, nawet gdy Państwo usłyszeli z banku, że nie mają Państwo tej zdolności kredytowej w złotówkach, to czy otrzymywali Państwo w ogóle jakiekolwiek decyzje kredytowe, z których wynikałoby, że tej zdolności nie było. Kolejna sprawa, czy właśnie udając się do banku,
czy też do przedstawiciela banku, czy otrzymywali Państwo faktycznie dwie oferty, na przykład ofertę kredytu złotówkowego i kredytu powiązanego z walutą obcą, choćby właśnie w sytuacji, gdy bank nie informował Państwa, że tej zdolności kredytowej na kredyt złotówkowy Państwo nie mają. Czy wtedy właśnie choćby pojawiały się te dwie oferty? No tutaj z doświadczenia właśnie z rozmów z klientami, no zwykle Państwo nie otrzymywali oferty kredytu złotówkowego, a jedynie jakieś porównanie na przykład ofert, w której na przykład było wskazane, że kredyt złotówkowy mogą Państwo otrzymać, tylko że raty wówczas będą wynosiły na przykład 1500 zł, natomiast jak wybiorą Państwo kredyt powiązany z walutą obcą, wówczas te raty będą wynosiły miesięcznie około 700 zł. No i oczywiście pracownicy banku zapewniali Państwa o tym, że frank szwajcarski oczywiście jest bardzo stabilną walutą, że kurs franka szwajcarskiego nie powinien się zmieniać, jest stały, niestabilny, wobec czego te raty na pewno przez cały okres kredytowania będą dużo niższe. No i tutaj właśnie, no my często właśnie zadajemy te pytania, które oscylują wobec, myślę, że wszyscy pełnomocnicy, no i też sądy zadają pytania, które oscylują właśnie wokół tej zdolności kredytowej. No i tutaj też warto, żeby Państwo trochę sięgnęli pamięcią co do tego, jak to faktycznie było w momencie, kiedy była Państwu przedstawiana oferta kredytu. To w następnej kolejności sąd najczęściej zmierza do tego, aby ustalić, jaki zakres informacji na temat kredytu waloryzowanego kursem franka został Państwu udzielony. Znaczy, co Państwo zrozumieliście, decydując się na podpisanie tego rodzaju umowy, jak rozumieliście tego franka szwajcarskiego Państwa umowy. No, zazwyczaj ten zakres informacji był Państwu przekazywany w bardzo, nazwijmy to, oszczędny sposób, oszczędnym zakresie. Bardzo często jak rozmawiamy z klientami, to w zasadzie do końca nie potrafią wyjaśnić, o co chodziło z tym frankiem, dlaczego, jaką tam funkcję spełniał. Często nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tak było wygodniej pracownikom banku, czy doradcom kredytowym, czy może sami do końca chcieli, czy mieli za dużo tej pracy i nie było czasu na to, ale Państwo wychodziliście z banku najczęściej z przekonaniem, że ten kredyt tak naprawdę niewiele różni się od złotówkowego, bo otrzymaliście informację, na czym Państwu zależało, że kredyt zostanie wypłacony w złotówkach, będzie spłacany w złotówkach, oprocentowanie jest niższe od kredytu złotówkowego, ewentualnie delikatne wahania kursu franka szwajcarskiego mogą wpływać w nieznacznym stopniu na to, że na wysokość rat, tak, że te raty będą czasem trochę wyższe, trochę niższe, no ale wszystko w granicach jakiejś tam dopuszczalnej normy odchylenia na pewno będzie taniej niż przy kredycie złotówkowym. Natomiast mało kto, w zasadzie naprawdę bardzo niewiele osób miało świadomość tego, jak ewentualne wahania kursu waluty będą wpływały na saldo Państwa zadłużenia. To znaczy, jeżeli Państwo dysponowaliście jakąś wiedzą na temat wpływu zmian kursowych na Państwa kredyt, to zazwyczaj on odnosił się do raty. To znaczy, jak kurs nieco wzrośnie, to rata będzie nieco wyższa. Natomiast to dopiero po tym, jak kurs franka bardzo wzrósł i Państwo zaczęliście myśleć, czy niektórzy zastanawiać się nad tym, żeby może mieszkanie sprzedać, dopiero wówczas wielu z Państwa zorientowało się, że znaleźliście się w pułapce bez wyjścia. To znaczy
Państwa saldo zadłużenia okazało się właśnie, że ono też wzrosło i to wzrosło na tyle, że często przekraczało wartość nieruchomości, która została zakupiona z tego kredytu, co w praktyce sprowadziło się do tego, że byliście Państwo przywiązani do tego mieszkania i nie mogliście go sprzedać, chyba że chcielibyście sprzedać to mieszkanie i jeszcze dopłacić bankowi i to często znaczną kwotę po to, żeby uwolnić się od długu. Więc no, taką wiedzą mało kto dysponował i to jest dobry moment, żeby sądowi właśnie o tym opowiedzieć. Możecie Państwo w tym momencie być zapytani o to, czy Państwo widzieliście jakieś wykresy, symulacje, to znaczy jak ten kurs, zmiana kursu wpływałaby na Państwa raty i na saldo zadłużenia. No i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze w swojej praktyce, a analizowaliśmy już myślę tysiące umów, z sytuacją, w której kredytobiorca otrzymałby takie rzetelne informacje, symulacje odnoszące się do jego parametrów kredytu i wskazujące, jak rata i saldo zadłużenia kształtowałoby się w zależności od zmiany kursu franka. Takich symulacji w zasadzie no, nie było. W praktyce one nie występowało, a przynajmniej mi się nie zdarzyło zetknąć z tego typu symulacją. I jedynym wyjątkiem, który tak tylko nieco może zbliżał się do takiej wzorcowej, czy w ogóle do takiej standardowej, jakiej należało oczekiwać symulacji, były takie krótkie pouczenia, jeśli dobrze pamiętam, stosowane w załączniku numer 6 umów banku BPH i tam była pokazana symulacja dla przykładowej kwoty kredytu, jeśli dobrze pamiętam, na 60 bądź 100 tysięcy złotych i to udzielonego na 20 lat. I tam były takie właśnie kilka progów pokazujących, jak ten kurs wpływałby na ratę i saldo zadłużenia. No to tak, to jest maks. To jest naprawdę był super wysoki standard w porównaniu do innych symulacji. Aczkolwiek pragnę podkreślić, że tego typu symulacja też nie spełnia standardów, jakich należałoby oczekiwać na gruncie dyrektywy 93/13, o czym wielokrotnie Trybunał w swoich orzeczeniach wyjaśniał, ponieważ ta symulacja właśnie ona była sztampowa, oparta o wzór jednolity dla wszystkich i to jakieś właśnie przykładowe parametry, bardzo odrealnione od też nawet takiego typowego kredytu, bo typowy kredyt hipoteczny, z jakim przynajmniej mamy do czynienia tak najczęściej, oscylował w granicach 200-300 tysięcy złotych i był zaciągany zazwyczaj na lat 30, a w tej symulacji jest to kredyt na kwotę 100 tysięcy złotych zaciągany na lat 20. Także to tyle, jeśli chodzi może o te symulacje. W następnej kolejności najczęściej pada pytanie o tabele kursowe banków, do których odnosiły się klauzule waloryzacyjne. Czy Państwo rozumieliście te tabele, czy wiedzieliście, na czym one polegają, jak funkcjonują? No, mówiąc szczerze, mało kto z Państwa zastanawiał się w tamtym czasie w ogóle nad tym, jak te tabele funkcjonują, czemu one w zasadzie do końca służą, na czym polegają. Wielu z Państwa jest zaskoczonych i to wtedy na rozprawie warto o tym wspomnieć, że bank w zasadzie miał nieskrępowaną tutaj swobodę w kształtowaniu tego kursu. Umowa w żadnym zakresie, najczęściej, bo jest kilka wyjątków, natomiast najczęściej we wszystkich tych typowych umowach, najczęściej stosowanych w najpopularniejszych bankach, nie było żadnych limitów, które ograniczałyby banki w stosowaniu spreadów, czyli ten limit, no, znaczy nie istniał, tak? Jakby tutaj ten kurs mógł być kształtowany
dowolnie. Czy istniały jakieś obiektywne możliwości weryfikacji, czy ten kurs został ustalony w sposób jakiś prawidłowy, choćby w oparciu o jakiś wzorzec, odniesienie? Oczywiście nie. Żaden z pracowników banku na setkach rozpraw, które już mamy za sobą, nigdy nie był w stanie wskazać jakiegokolwiek obiektywnego kryterium, w oparciu o które taki kurs był przez bank kształtowany. Także no to jest element, który jest, myślę, no bardzo kłopotliwy dla banków, no bo tutaj też trudno bankom jakkolwiek to uzasadnić, czy wyjaśnić, dlaczego nie kształtowało swoich kursów w sposób transparentny. No i tutaj często też można zapytać w tym momencie, tak nieco płynnie przechodząc też nawet do wątku kwestii negocjacji postanowień umownych, czy Państwo mogliście w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, ażeby bank stosował inne kursy niż te, które były podawane w tabelach kursowych banków. Oczywiście absolutnie nie i to też wielu świadków, pracowników banku, pracowników centrali potwierdzało, że te postanowienia były absolutnie nienegocjowalne i nie zawarto chyba ani jednej umowy w Polsce, w której bank zgodziłby się na to, żeby waloryzacja była dokonywana w odniesieniu do kursów innych, aniżeli kursów, które banki stosowały w tabelach własnych. Tak, tutaj odnośnie tych kwestii negocjacji, to klienci często nam mówią, że to właściwie umowa, która została przedstawiona, to było coś na zasadzie take it or leave it, czyli albo podpisujesz umowę w takim kształcie, albo nie otrzymasz kredytu, a jeżeli dla Państwa to była w ogóle jedyna możliwość otrzymania kredytu, jedyna oferta, to trochę też nie było wyjścia i właściwie chcąc zakupić wymarzone mieszkanie, nie mieli Państwo innego wyjścia niż na taką umowę się zdecydować. Natomiast ja jeszcze tak chciałam wtrącić trochę odnośnie tych obowiązków informacyjnych, których banki de facto nie spełniały, że to staje się coraz ważniejsze, mam wrażenie, obecnie na rozprawach i poruszanie tych wątków i zadawanie tego rodzaju pytań. Z uwagi na to, że już rozstrzygnięcia sądów w dużej mierze właśnie jeżeli chodzi o wyrok sądu, to nie jest on, zawsze nie skupia się przede wszystkim na tym, że w umowie znajdują się postanowienia niedozwolone, ale sądy często właśnie w swoich rozstrzygnięciach odnoszą się do tego, że pracownicy banków nie spełniali właściwie obowiązków informacyjnych. Także jeżeli chodzi o pytania w tym zakresie, to myślę, że trzeba na nie zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania do rozprawy. No i tutaj właśnie często pojawiają się te pytania o symulację, o czym kolega mówił, natomiast Państwo czasami trochę myślicie, że jeżeli bank w ogóle przedstawił Państwu jakiś wykres albo różnicę na przykład pomiędzy tym, jak będzie wyglądać Państwa rata przy kredycie złotówkowym, a jak przy kredycie powiązanym z walutą obcą, to odpowiadacie Państwo na pytanie: tak, my widzieliśmy symulację, ale tutaj, tak jak kolega powiedział, właściwie, jeżeli mieliby Państwo zostać właściwie poinformowani o ryzyku kursowym związanym z tego rodzaju umową, powinniście Państwo otrzymać symulację, która przystawałaby do parametrów Państwa kredytu, czyli była przedstawiona jakby na ten okres kredytowania, który został zawarty w Państwa umowie, żeby ta symulacja przedstawiała kwotę udzielonego kredytu i przedstawiała wahania zarówno właśnie zadłużenia, ale również wysokości raty na przestrzeni tych powiedzmy 30 lat, w sytuacji, gdy kurs franka zmieniałby się o 20%, o 50% i więcej. No i tutaj też nawet kątem oka widzę, że też pojawiło się pytanie dotyczące, oczywiście na pytanie będziemy jeszcze odpowiadać szczegółowo na koniec, natomiast też o tym chciałam powiedzieć, że często podpisywali Państwo wraz z umową i innymi dokumentami również różnego rodzaju oświadczenia o
ryzyku pulsowym. Zresztą nawet te postanowienia, takie postanowienia były czasami wplatane w treść umowy i znajdowały się gdzieś w postanowieniach końcowych, w których oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani o właśnie o ryzyku kursowym i o tym, że w zależności od tego, jaki będzie kurs franka szwajcarskiego, może zmieniać się wysokość Państwa raty, no i rzadko właśnie, że może zmieniać się wysokość salda Państwa zadłużenia. No, takie postanowienia, które są wplecione w umowę, kompletnie myślę, że nie mają znaczenia, ponieważ to jakby nie jest potwierdzeniem tego, że faktycznie cokolwiek zostało Państwu przedstawione. Natomiast jeżeli już razem z umową podpisują Państwo jakieś oświadczenie o ryzyku kursowym, to w zależności co ono zawiera, tutaj myślę, że Państwo też powinni powiedzieć sądowi o tym, no i pełnomocnicy kredytobiorców, że tego rodzaju pytania zadają, czy pamiętają w ogóle Państwo ten dokument, bo bardzo często było tak, że Państwo otrzymywali umowę kredytową wraz na przykład z oświadczeniem o ryzyku kursowym, a właściwie pracownik banku pokazywał Państwu tylko miejsca, gdzie mają się Państwo podpisać, bo po prostu nie było też czasu na to, by Państwo mieli czy czytać całą umowę, czy też już nie mówiąc o innych dokumentach, które Państwo otrzymywali. Natomiast nawet zakładając, że spędzili Państwo 2 godziny na tym spotkaniu i przeczytali Państwo zarówno umowę, jak i to oświadczenie o ryzyku kursowym, to pytanie, czy pracownik banku w ogóle w jakikolwiek sposób z Państwem omówił ten dokument, w którym oświadczają Państwo, że zostali Państwo zapoznani z ryzykiem. I czy faktycznie właśnie na przykład w takim dokumencie była jakakolwiek symulacja, która została z Państwem omówiona i byli Państwo świadomi tego, że faktycznie po 15 latach spłaty kredytu będą Państwo spłacać kredyt w wysokości, raty kredytu w wysokości dwukrotnie wyższej niż na początku. No i oczywiście, czy po kilkunastu latach spłaty będą Państwo mieli do spłaty właściwie taką samą kwotę, jaka została Państwu udzielona, mimo że na przykład mają już Państwo spłacony kapitał. Myślę, że tak możemy wrócić do kwestii możliwości negocjowania postanowień umownych, no bo to też jest taki element, który przy sprawach, w których sąd bada kwestie abuzywności postanowień umowy, powinny być zweryfikowane przez sąd. Chociaż wszyscy dobrze wiedzą i sędziowie również, że banki procedowały w oparciu o pewien wzorzec umowny. Przecież nikt z Państwem nie negocjował treści całej umowy, tylko Państwo ta umowa została przedstawiona, to można i trzeba to po prostu wyartykułować, na co Państwo mieliście wpływ, jeśli chodzi o treść umowy. I tutaj oczywiście takim elementem, który od Państwa zależał, to była kwota wypłaconego kredytu, to był okres kredytowania, który Państwo też sami określaliście w wniosku kredytowym. Elementem, który podlegał negocjacjom, to była marża, chociaż oczywiście ona była negocjowana w różnym stopniu i czasami było to możliwe, czasami nie. I niektórzy z Państwa też o to nie pytali i nawet nie próbowali. No to nie jest tak, że bank zaprasza do negocjacji, że proszę, marżę mamy taką, ale zapraszam Państwa do negocjacji, ponegocjujmy może. No nie, Państwo też to akurat ten element najczęściej był przedstawiany i tutaj w zależności od Państwa inicjatywy czasem udało się te marże może nieco obniżyć. I czasami jeszcze kwestia zabezpieczeń czy ubezpieczeń, to też, chociaż ubezpieczenia były narzucane, ale czasami ich rodzaj też mógł być elementem jakiejś rozmowy i negocjacji. Zabezpieczenia oczywiście to też jest temat, który mógł być dyskutowany.
No ale to wyczerpuje tę bardzo krótką listę elementów umowy, na które Państwo mieliście wpływ. Także chociaż wszyscy, tak jak wspomniałem na początku, wszyscy zdają sobie z tego sprawę, tak nie zdziwcie się Państwo po prostu, jeżeli będziecie zapytani o to, czy na jakie elementy umowy Państwo mogliście mieć wpływ i czy negocjowaliście. I no, tutaj może trochę wyprzedzając ten wątek problematycznych pytań, czy pytań, które padają ze strony pełnomocników banku, ale wiąże się z tematem, więc wspomnę. Często Państwo jesteście pytani przez pełnomocnika banku, a czy Państwo próbowaliście negocjować jakieś inne postanowienia? A czy Państwo próbowaliście, no tak jakby się prosiło, żeby pełnomocnik zapytał, czy próbowaliście Państwo negocjować, żeby bank stosował inne kursy niż te zawarte w tabeli kursów banku? No absolutnie, wszyscy wiemy, że wiedzą, że Państwo tych elementów nie mogliście negocjować. Jeżeli powiecie, że Państwo o to nie pytaliście, no bo najczęściej z naszych rozmów z klientami wynika, że Państwo o to nie pytaliście, no to nic złego się z tym nie wiąże. I to jest jeden z tych elementów, no, na które trzeba uważać, żeby może czasem właśnie nie przedobrzyć, tak? Bo gdybyście Państwo mówili, że tak próbowaliście ostro negocjować na przykład takie postanowienia, no to samo z siebie już trochę wygląda mało wiarygodnie. Zazwyczaj klienci po prostu podpisywali tę umowę w oparciu o taki wzorzec, jaki był im przedstawiony. A jeżeli Państwo próbowaliście, no to może jeszcze lepiej, to nawet powiedzcie o tym, co próbowaliście negocjować i z jakim skutkiem, bo prawdopodobnie skutek był taki, że bank elementów, które Państwo chcieliście przenegocjować w umowie, nie zmieni. Tak, ale tutaj jeszcze czasem można powiedzieć, że właściwie z góry Państwo wiedzieli od pełnomocnika banku, że umowa jest nienegocjowana, więc zadawanie pytań, czy możemy ponegocjować jakiekolwiek postanowienie, w sumie nawet nie miałoby sensu, ale faktycznie tutaj pełnomocnicy banków często mocno dopytują o to, czy no skoro nie można było postanowień negocjować, to skąd Państwo o tym wiedzą, skoro Państwo w ogóle o to nie zapytali. No ale to właśnie tutaj można zawsze bronić trochę tym, że z góry pełnomocnik informował o tym, że bo często tak pracownik informował, że tych postanowień negocjować nie można. I tutaj właściwie już zbliżając się praktycznie do finału pytań, które są właściwie zadawane przez sąd czy pełnomocników kredytobiorców, to jeszcze często pojawiają się pytania dotyczące możliwości wypłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich, czy też możliwości spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich. No i tutaj właściwie trochę to też ma na celu w sumie udowodnienie, że de facto był to kredyt złotówkowy, mimo że tutaj na przykład frank szwajcarski miał stanowić miernik wartości, to de facto no, kredyt był wypłacony w złotówkach, jak również przez lata był spłacany w złotówkach, przez niektórych Państwa w dalszym ciągu jest spłacany w złotówkach, inni z Państwa skorzystali z możliwości, którą dała ustawa antyspreadowa i spłacają Państwo kredyt obecnie bezpośrednio w danej walucie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o wypłatę kredytu od razu we frankach szwajcarskich, to jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby faktycznie klient od razu otrzymał kredyt w walucie. Natomiast jeżeli chodzi o spłatę od samego początku, bardzo rzadko było to możliwe, a często nawet jeżeli umowa czy regulamin wskazywał na to, że spłata bezpośrednio we frankach szwajcarskich jest możliwa właściwie od początku, to często było to czymś uwarunkowane. Na przykład bank musiał aktualnie posiadać w swojej ofercie rachunek walutowy,
i który właściwie, no bo otwarcie takiego rachunku dopiero umożliwiałoby Państwu de facto spłatę tego kredytu od początku bezpośredniego w frankach szwajcarskich. No ale nawet ci z Państwa, którzy od początku taką możliwość mieli i na przykład z niej skorzystali, to myślę, że też tutaj to jeszcze nie jest powód do obaw, czy taką umowę można unieważnić, czy też nie. No bo tutaj, tak jak wspomniałam, ta wypłata na samym początku bezpośrednio w walucie nie była możliwa, a jakby to postanowienie niezwolone, które odnosiły się do tabel kursowych banków, również występowały odnośnie do wypłaty kredytu. Natomiast tutaj jeszcze no ci z Państwa, którzy mieli możliwość zawarcia aneksu do umowy i rozpoczęcia tej spłaty bezpośrednio we frankach szwajcarskich po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, to tutaj warto też zwrócić uwagę na to, by opowiedzieć o tym, jak to się stało, że Państwo w ogóle dowiedzieli się o tym, że taka możliwość istnieje, ponieważ no, pracownicy banki specjalnie nie wykonywały do Państwa telefonów, żeby poinformować o tym, że taka możliwość powstała, tylko zwykle dowiadywali się Państwo o tym z mediów i to nie było tak, że automatycznie Państwo mogli ten kredyt spłacać bezpośrednio w walucie po wejściu tej ustawy, tylko faktycznie trzeba było spełnić określone czynności, czyli na przykład podpisać aneks do tej umowy. Natomiast czy to, że po kilku latach od zawarcia umowy Państwo skorzystali z takiej możliwości, czy to będzie miało znaczenie dla sprawy? No, nie będzie miało znaczenia dla sprawy, ponieważ ta umowa jest nieważna od początku, więc to, że taki aneks został podpisany już kilka lat po tym, kiedy Państwo wykonywali te umowy, już właściwie nie będzie miał znaczenia dla jej ważności, bo jakby nie podpisując aneks, nie podpisują Państwo nowej umowy. Także tutaj też nie ma powodu do obaw, nawet jeżeli Państwo spłacają ten kredyt bezpośrednio w walucie od jakiegoś czasu. No na ten temat jednoznacznie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu zeszłorocznym C19/20, jeśli dobrze pamiętam. Chyba obchodzimy właśnie prawie rocznicę tego orzeczenia. Wydaje mi się, że ona jest też z kwietnia. Także tak jak jest, jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy podpisywanie tego aneksu miało wpływ na to na Państwa szanse dochodzenia roszczeń przed sądem, tak po tym orzeczeniu Trybunału myślę, że wątpliwości już nikt nie powinien posiadać, że taki aneks po prostu nie wpływa w żaden sposób na ocenę ważności umowy i nie ma wpływu na Państwa szanse dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. No i tak przeszliśmy w zasadzie przez te podstawowe kwestie, które najczęściej są przedmiotem pytań ze strony sądu czy ze strony Państwa pełnomocników. Zanim przejdziemy do tych pytań, które są niewygodne, czy bywają niewygodne, padają ze strony pełnomocników banku, chciałbym w tym momencie powiedzieć kilka słów na temat obowiązków informacyjnych sądu, czyli no, pewnego nowum, jakie pojawiło się na salach sądowych po orzeczeniach i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwałach Sądu Najwyższego, które do tych obowiązków informacyjnych nawiązywały. Przede wszystkim 3CZB6/21, która to uchwała z tym pouczeniem wiąże daleko idące skutki, no, co już pozostawimy, że tak powiem, w nawiasie, nie wchodząc w te wątki, bo myślę, że to nie jeden webinar i powstał i powstanie pewnie jeszcze na temat tego, co za tym idzie. Natomiast jeśli chodzi o te pouczenia, no to chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z wyjątkowo niejednolitą praktyką sądów co do tego, jak te pouczenia w praktyce wyglądają.
i spotykamy się z bardzo różnymi formami pouczeń. Począwszy od tego, że sądy wysyłają Państwu takie pouczenia na piśmie, pocztą, i Państwo powinniście podpisać tego rodzaju pouczenia i je odesłać. No i taka forma akurat nie ma wpływu na przebieg rozprawy i myślę, że też dla Państwa pewnie jest wygodniejsza, abstrahując od treści tych pouczeń, bo co do tych treści też można pewnie odrębne uwagi poczynić, czy one są zredagowane w sposób właściwy, czy niewłaściwy, jaki jest ich cel tak naprawdę i no, każdy ma, może mieć jakąś opinię na ten temat. Natomiast jest to jeden rodzaj pouczenia. Innym rodzajem pouczenia jest ustne pouczenie przez sąd Państwa na rozprawie. I to pouczenie polega na tym, że sąd informuje Państwa o skutkach, jakie mogą wynikać z ustalenia przez sąd nieważności Państwa umowy. Jak Państwo wysłuchacie tych pouczeń, no to sąd pyta, czy Państwo podtrzymujecie swoją wolę co do tego, żeby sąd uznał nieważność umowy, czy może wyrażacie zgodę na to, żeby sąd utrzymał w mocy skuteczność klauzul, które mógłby uznać za niedozwolone. Więc no, tutaj Państwo powinniście zająć stanowisko, czy chcecie tej nieważności, czy może chcecie, żeby sąd utrzymał umowę w mocy. Natomiast takim pouczeniem, które bywa niewygodne i bywa dla Państwa często kłopotliwe, jest sytuacja z kolei wygodna dla samych sędziów, czyli sytuacja, w której sąd pyta, czy wiecie Państwo, z czym się wiąże nieważność umowy, Państwo potwierdzacie, że wiecie, no to proszę opowiedzieć w takim razie. I tu zaczynają się schody, ponieważ niektórzy sędziowie no tak bardzo liberalnie podchodzą do tego Państwa oświadczenia, inni z kolei no bardzo w tym zakresie Państwa, nazwijmy to w cudzysłowie, męczą i próbując, no tak, nie chcę powiedzieć, że przestraszyć, ale no tak informują, no aż tak, kto nie ma mocnych nerwów i dużego samozaparcia, to może zwątpić, czy po pierwsze, czy na pewno rozumie skutki, a po drugie, czy na pewno chce tej nieważności. Więc to jest bardzo ważny element rozprawy, żebyście Państwo dokładnie rozumieli, co się może kryć za nieważnością umowy, co się może wiązać z uwzględnieniem przez sąd określonych zarzutów i czy na pewno Państwo tego chcecie, czy nie chcecie. Bo jak sąd zobaczy, że Państwo macie wątpliwości, czy chcecie tej nieważności, no to powinien w tej sytuacji, no w najlepszym wypadku, odroczyć rozprawę i ten upragniony termin, na który Państwo tak czekaliście wiele miesięcy albo i lat, no, zostanie odroczony i kolejna rozprawa za kolejne pół roku czy rok. Więc w tym zakresie warto być uświadomionym. No a z czym wiąże się ustalanie przez sąd nieważności umowy? No najogólniej rzecz ujmując, wiąże się z koniecznością jej rozliczenia. I no tutaj byłbym ostrożny z odwoływaniem się do tego, czy roszczenie banku się przedawniło, czy się nie przedawniło, bo to nie jest najlepsze miejsce i czas, żeby się przekonywać z sądem, czy roszczenie banku o zwrot kapitału uległo przedawnieniu, czy też nie. Myślę, że najlepiej wyjaśnić sądowi, że rozumiecie Państwo przez rozliczenie umowy wzajemny zwrot świadczeń po prostu, czyli tak jak ujął to już dwukrotnie w uchwałach Sąd Najwyższy, czyli odwołując się do teorii dwóch kondycji, rozliczenie nieważnej umowy powinno prowadzić do wzajemnego zwrotu tego, co obie strony umowy wzajemnie otrzymały, czyli w teorii Państwo powinniście zwrócić bankowi cały kapitał, który bank wypłacił. Przy uruchomieniu kredytu natomiast bank powinien Państwu zwrócić sumę rat kapitałowo-odsetkowych plus koszty uboczne, jakie pobrał w związku z uruchomieniem umowy. I to jest jedna część w zasadzie tych skutków. Inną kwestią jest to, że Państwo powinniście wykazać się
w tym zakresie też świadomością akceptowania czy rozumienia może bardziej faktu tego, że możecie Państwo zostać pozwani przez bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. I to nie chodzi o to, żeby przesądzać zasadność tego roszczenia, czy też nie, bo myślę, że wszyscy pełnomocnicy kredytobiorców są zgodni co do tego, że tego rodzaju roszczenia banków są całkowicie bezzasadne, no ale już nam doświadczenie i historia pokazały, że no, banki nie są dołosłowne w zakresie straszenia pozwami o te wynagrodzenia i te pozwy rzeczywiście do sądów zostały skierowane, no i podlegają obecnie rozpoznawaniu. Więc nie słyszałem jeszcze, nieznany jest jakikolwiek wyrok sądu, który by uwzględniał tego rodzaju roszczenie banku. Znane są nam z kolei roszczenia, rozstrzygnięcia sądów, które tego rodzaju roszczenia oddalały. Tak czy inaczej, w oświadczeniu o świadomości skutków uznania umowy za nieważną, ważne, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że rozumiecie to, że bank może Państwa pozwać o to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i Państwo się na to godzicie. No, sytuacją, która sprawia, że czasami Państwo macie jeszcze kłopot z wyjaśnieniem skutków umowy, jest to, kiedy sąd prosi Państwa o wyjaśnienie, co Państwo rozumiecie przez zarzut zatrzymania i czy rozumiecie, co to jest za zarzut, z czym on się wiąże, jakie będzie miał skutki. No i powiem tak, nie chciałbym oceniać tego rodzaju postępowania sądu, które w mojej ocenie no, stawia Państwa w niezwykle trudnej sytuacji, bo opowiedzenie, wyjaśnienie tej kwestii jednemu prawnikowi też myślę mogłoby nastręczać pewnych trudności i Państwo nie powinniście być w mojej ocenie przynajmniej pytani o to, żeby wykładać, jak Państwo rozumiecie przepisy i skutki związane z uwzględnieniem takiego czy innego zarzutu. No niemniej praktyka pokazuje, że Państwo bywacie o to pytani. To już nieraz nam się zdarzyło, że klient był o to pytany na rozprawie, jak rozumie zarzut zatrzymania. I najogólniej rzecz ujmując, przepisy stanowią w ten sposób, że uwzględniając zarzut zatrzymania, bank może wstrzymać się ze spełnieniem Państwa roszczenia polegającego na zapłacie tych zwrocie sum rat kapitałowo-odsetkowych, dopóki Państwo nie zaoferujecie bankowi zwrotu kapitału, który bank wypłacił. I takie postawienie sprawy, postawienie na tym kropki, no wielu Państwa otwiera wielkie oczy, wielu z Państwa otwiera oczy i no tak dziwi się, no ale jak to, no przecież skąd ja wezmę te 200 czy 300 tysięcy czy 500 tysięcy złotych, żeby oddać bankowi, żeby bank później zapłacił mi. No tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że zarzut zatrzymania, jego uwzględnienie przez sąd sprowadza się nie mniej, nie więcej tylko do tego, że ogranicza Państwu możliwość egzekucji wyroku w zakresie uzyskania zapłaty tej sumy rat kapitałowo-odsetkowych. To, że bank może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia na Państwa rzecz w zakresie zapłaty sumy rat kapitałowych, nie oznacza, że dopóki nie oddacie Państwo kwoty kredytu do banku, to Państwa umowa jest ważna, tak? A wyrok jest niewykonalny, że Państwo tak naprawdę nie wygraliście, albo żeby wygrać, to musicie zebrać te pieniądze i wpłacić do banku i dopiero wtedy wygracie, czy dopiero wtedy wyrok nabierze mocy. Bo spotkałem się naprawdę z takimi sytuacjami, gdzie kredytobiorcy tak rozumieli ten zarzut zatrzymania, że wyrok nie będzie skuteczny, dopóki Państwo nie zwrócicie bankowi tego kapitału, co jest kompletnym jakby minięciem się z istotą tego zarzutu. Ten zarzut, on w mojej ocenie obrósł taką legendą bardzo
jakby czegoś strasznego, albo z taką złą sławą, że no jakby pozbawia państwa tak naprawdę wygranej, a to nic bardziej mylnego. No, wszyscy ci z państwa, którzy liczyliście się z tym, że będzie trzeba się z bankiem rozliczyć i że będzie trzeba bankowi zwrócić kapitał w przypadku wygranej w teorii dwóch kondycji, tak? Czy że no, nie liczyliście państwo na ten zarzut przedawnienia, że odzyskacie wpłacone do banku pieniądze i nie będziecie musieli oddawać kapitału, to wszyscy ci z państwa, którzy o tym nie myśleli, jakby znajdują się w punkcie dokładnie takim, o jakim chodziło, tak? Czyli ten zarzut zatrzymania po prostu blokuje państwu możliwość egzekucji tego wyroku w zakresie otrzymania zapłaty, czyli konkretnie tej sumy rat kapitałowo-odsetkowych, ni mniej, ni więcej. Więc naprawdę to nie jest też coś, co w mojej ocenie, czym powinno się straszyć kredytobiorców, a zupełnie nie jest czymś, co państwo powinniście tłumaczyć sądowi, że państwo to rozumiecie. Nie wiem, jaki jest cel sędziów, którzy proszą państwa o wyjaśnienie rozumienia tego zarzutu, bo on właśnie tak naprawdę nie jest wcale jakiś dla państwa straszny czy krzywdzący. Tak? Państwo po prostu blokuje możliwość wyegzekwowania sumy rat kapitałowo-odsetkowych, którą państwo płaciliście do banku, bo wymusza niejako rozliczenie z bankiem tej kwoty, którą bank państwu wypłacił przy uruchomieniu kredytu. Kropka. Także nie ma tutaj czego się bać. No może trochę przydługo mówię, ale myślę, że to jest ważne, bo niektórzy z państwa być może staną w takiej sytuacji, że sąd poprosi państwa o wytłumaczenie tego, to jak państwo rozumiecie ten zarzut zatrzymania. No to proszę odsłuchać sobie może kilka razy, jeśli ktoś potrzebuje tego fragmentu i naprawdę nie ma tutaj się czego zupełnie obawiać. To nie jest nic strasznego, jeszcze raz. Myślę, że na tym zakończyliśmy tę część, w której omówiliśmy właściwie pytania, jakie pojawiają się ze strony pełnomocników kredytobiorców i też pytania sądu. Oczywiście tutaj to, o czym kolega mówił, te pouczenia sądu, właściwie one są na samym końcu. One są już też po przesłuchaniu przez pełnomocnika banku. Natomiast no my celowo też w tym miejscu chcieliśmy państwu o tym powiedzieć, no bo to jakby niejako też zamyka trochę część tego, o co pytają sądy i pełnomocnicy kredytobiorców. No i myślę, że tutaj przyszedł czas na to, byśmy też trochę opowiedzieli o pytaniach, jakie mogą pojawiać się ze strony pełnomocników banku i tutaj my nazywamy je pytaniami problematycznymi, aczkolwiek też jak kolega na samym początku wspominał, te pytania bardzo często tylko z pozoru są pytaniami problematycznymi i często taką dobrą sprawę, mimo że pełnomocnik banku ma na celu jakoś utrudnienie państwu tego przesłuchania i może zestresowania państwa, to wówczas, kiedy są państwo dobrze przygotowani do rozprawy, takie pytania myślę, że bardzo często też wpływają na państwa korzyść, a nie na niekorzyść, jakby to mieli na celu pełnomocnicy banku. No i myślę, że najczęściej właśnie zadawane pytania to, czy na przykład zdawali sobie państwo sprawę z tego, że przy wahaniach kursu zobowiązanie wobec banku może ulec zmianie. No i tutaj myślę, że wielu z państwa odpowie na to pytanie, no jasne, no przecież każdy wie, że kurs może się zmieniać. Inni z państwa powiedzą, że no nie mieli państwo pojęcia, bo nie zmieniają państwo walut i nie wiedzieliście państwo, że te wahania kursu mogą mieć jakiekolwiek, że w ogóle takie wahania kursów mogą być. Natomiast tutaj w takiej sytuacji należy odpowiadać, bo pewnie w zdecydowanej większości tak było, że państwo zdawali sobie sprawę z tego, że wahania kursu
że kurs franka może wahać się powiedzmy o 10 groszy, o 50 groszy. Natomiast myślę, że nikt nie spodziewał się tego, że te wahania będą zmienią się, że kurs franka zmieni się na przykład o 2 złote, więc mogli się Państwo spodziewać wahań, natomiast nie takich, jakie miały miejsce i nikt Państwa nie informował o tym, że te wahania mogą być aż tak duże. Tutaj nawet można wrócić do tego, że jak była Państwu przedstawiana oferta kredytu, to mieli Państwo płacić ratę w wysokości na przykład 700 zł. Mogli się Państwo spodziewać tego, że przy innym kursie franka szwajcarskiego zapłacą Państwo w danym miesiącu ratę 750 zł, w innym 650, ale nie 1500. Także tutaj właśnie odpowiadając na pytanie dotyczące wahań, jeżeli Państwo faktycznie sobie zdawali z tego sprawę, to należy właśnie wybrnąć w ten sposób, że te wahania mogły się zdarzyć, ale miały być niewielkie. Z mojej strony ja chciałbym uczulić na takie jedno pytanie, które z pozoru wydaje się wcale nie takie kłopotliwe dla Państwa, ale jest szalenie niebezpieczne, a które czasami bywa, myślę, może być niedoceniane, czy takie, gdzie czujność może trochę być uśpiona. Pojawia się takie czasami pytanie ze strony pełnomocników banków, a kiedy pojawiły się Państwa wątpliwości dotyczące tej umowy? I to jest pytanie, ja je tak określam jako pytanie trochę pułapka, trochę takie niebezpieczne, bo ono jest mocno niedookreślone. Znaczy, co autor ma na myśli, pytając Państwa o wątpliwości dotyczące umowy? Bo wielu z Państwa swoje wątpliwości dotyczące tego, o Boże, jaką ja podpisałem czy podpisałem umowę i o co chodzi, co tu się dzieje, miało często bardzo szybko po tym, jak kurs franka zaczął iść w górę. Pierwszy raz w 2010 roku, najpóźniej w 2015 styczniu, kiedy kurs został uwolniony, to już tak wszyscy zrozumieli chyba, że no te umowy no, stanowiły swego rodzaju pułapkę. Dlaczego mówię, że to jest pytanie pułapka? Bo to, że Państwo wtedy się zorientowaliście, że nabraliście wątpliwości, bo tak jesteście często pytani, to jest jedno. Natomiast to, że Państwo powzięliście informację na temat tego, że umowa jest wadliwa, to znaczy w sensie prawnym, to znaczy zawiera postanowienia niedozwolone, abuzywne, takie, które mogą prowadzić do upadku umowy, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dlaczego to jest pytanie pułapka? No dlatego, że składając oświadczenie dotyczące tego, kiedy Państwo nabraliście wątpliwości odnoszące się do tego, czy ta umowa jest w porządku, z tym terminem może się wiązać rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia Państwa roszczenia względem banku. Więc otrzymując takie pytanie, warto poprosić o doprecyzowanie. Najczęściej uczynią to pewnie Państwa pełnomocnicy. Co ma Pan mecenas czy Pani mecenas ze strony banku na myśli, pytając o wątpliwości dotyczące umowy? Czy moment, kiedy Państwo zorientowaliście się, że jesteście w sytuacji niebezpiecznej, że nie na to się umawialiście z bankiem i chcielibyście się od tego kredytu uwolnić, ale uważacie, że nie macie wyjścia i te raty trzeba spłacać, czy o moment, kiedy Państwo powzięliście wiedzę na temat wadliwości umowy w sensie prawnym, że ta umowa jest po prostu nieważna? No, jeśli chodzi o ten drugi moment, ten, który właśnie wywołuje pewne skutki prawne, czy może wywoływać właśnie określenie tego terminu początkowego biegu Państwa roszczenia, wymagalności Państwa roszczenia względem banku, no to najczęściej takim momentem, w którym Państwo powiedzieliście wiedzę na temat tego, że z tą umową jest coś nie tak, jest moment, kiedy
Trybunał Sprawiedliwości wydał słynne orzeczenie w sprawie państwa dziobaków. Wtedy temat spraw frankowych rzeczywiście stał się tematem bardzo medialnym i wiele osób po raz pierwszy mogło przeczytać w prasie ogólnopolskiej, w mediach, no, że te umowy rzeczywiście zawierają klauzule, które powinny być z umów eliminowane, co może prowadzić do upadku tych umów. I to jest bardzo często moment, kiedy wielu z Państwa dopiero powziął informacje na ten temat. Jeżeli ktoś powziął informacje wcześniej, no to oczywiście proszę powiedzieć, że wcześniej. Natomiast ważne, żeby tutaj rozumieć to rozróżnienie i pułapkę, która kryje się za tym pytaniem. I jeszcze tutaj kończąc właściwie ten wątek, to właściwie Państwo po doniesieniach medialnych mogli wiedzieć, że generalnie te umowy są wadliwe, ale czasem właściwie no to, kiedy Państwo dowiedzieli się, że Państwa konkretna umowa jest wadliwa i co jest z nią nie tak, właściwie takie informacje często Państwo otrzymali dopiero od na przykład pełnomocnika, jeżeli Państwo takich pełnomocników posiadają, to dopiero po konsultacji z kancelarią, która Państwa reprezentuje, mieliście Państwo świadomość tego, że w Państwa umowie są klauzule niedozwolone i można wszcząć postępowanie dotyczące właśnie w celu unieważnienia Państwa umowy. Jedną z ulubionych pytań, kolejne z ulubionych pytań myślę pełnomocników banku, to jest kwestia tego, czy czytali Państwo umowę i pozostałe dokumenty, które Państwo podpisali. I tutaj właściwie też to, czy Państwo odpowiedzą tak, czy nie, to żadna z tych odpowiedzi nie będzie właściwie zła. Oczywiście lepiej, jeżeli Państwo przeczytali tę umowę, ale tak jak wspomnieliśmy na początku, no nie należy kłamać przed sądem. Zatem jeśli Państwo nie czytali, to po prostu należy powiedzieć, że Państwo nie czytaliście. No tylko teraz tutaj pojawia się pytanie, no bo zwykle Państwo, nawet jeżeli nie czytaliście całej umowy, to myślę, że każdy z Państwa sprawdził swoje dane osobowe, czy zgadzają się w umowie, czy zgadza się okres kredytowania, czyli wszelkie warunki, na które umówiliście się Państwo z bankiem, czy w tej umowie się zgadzają. Adres nieruchomości, która ma być kredytowana właśnie tym kredytem, również kwota, jaką Państwo chcieli otrzymać od banku, zwykle te kwestie Państwo sprawdzali. Natomiast co do pozostałej części umowy, bardzo często było tak, że Państwo, nawet gdybyście przeczytali, to myślę, że wielu z Państwa nie zrozumiałoby tych postanowień niedozwolonych, no szczególnie, że nawet tak jak mówiliśmy przed chwilą, Państwo o wadliwości umowy dowiedzieli się dopiero z doniesień medialnych, czyli nawet przeczytając tę umowę 15 czy 20 lat temu, Państwo nie wyłapaliby tych postanowień, czyli nawet przeczytanie i zrozumienie tej umowy no nie miałoby miejsca. Oczywiście wtedy pojawi się pytanie pełnomocnika, jeżeli Państwo przeczytali umowę, to czy wszystko było zrozumiałe? No tak, tak się Państwu wydawało, że wszystko jest zrozumiałe. Z drugiej strony poszliście Państwo do profesjonalisty, więc właściwie dlaczego mieli Państwo mieć wątpliwości co do tego, czy ta umowa jest w porządku, czy nie? No, zdaje się, że bank jest instytucją zaufania publicznego i tak często, i tak myślę, że powinni Państwo odpowiadać. I działając właśnie w zaufaniu do banku, no, nie mieliście Państwo wątpliwości co do tego, że z umową może być coś nie w porządku. Czyli niezależnie od tego, czy Państwo przeczytali tę umowę w całości, czy też sprawdzili Państwo najważniejsze parametry, które w tej umowie były zawarte, to nie będzie miało to znaczenia, ale powinni Państwo wyjaśnić sądowi, jak to właśnie wyglądało. Jeżeli Państwo nie czytali w całości, to też dlaczego i taka odpowiedź myślę, że będzie bardzo dobra. Innym pytaniem, które często zadają pełnomocnicy banków,
polega na tym, czy dlaczego uważa pan czy pani, że ta umowa jest dla pana czy pani niekorzystna? I powiem szczerze, czy takie pytanie powinno być uchylone przez sąd, ale często ku mojemu zdziwieniu nie jest. Sąd jakby chce usłyszeć, dlaczego państwa zdaniem taka umowa jest dla państwa niekorzystna. I tutaj często państwo odwołujecie się do tego, że no, bo bank mógł sobie dowolnie ustalać kursy. Bo rozumiecie to, że te tabele kursowe były tworzone przez banki, banki nie miały w tym zakresie ograniczeń i że to jest wadliwość, która sprawia, że to umowa jest dla państwa niekorzystna. A tak naprawdę ta niekorzystność tej umowy leży w głównym punkcie ciężkości w innym miejscu, ale do niego prowadzi kolejne pytanie, które często jest zadawane przez pełnomocnika po takiej odpowiedzi. No a czy gdyby bank stosował kursy średnie NBP-u, to czy wtedy uważalibyście państwo, że umowa jest w porządku? No i tutaj jakby dochodzimy do sedna właśnie, że no nie, ta umowa wciąż nie byłaby w porządku, nawet gdyby bank stosował kursy średnie NBP-u, no dlatego, że główną wadliwością tej umowy i głównym źródłem tego, że ona jest dla państwa niekorzystna, jest kwestia ryzyka kursowego, które kursy średnie NBP-u nie eliminują. No jest to bardzo chytre takie posunięcie ze strony pełnomocników banków. Oni rozumieją to, że tak naprawdę często te umowy padają, czy padały do niedawna, głównie z tego powodu, że sądy stwierdzały no, tę abuzywność konkretnych klauzul, konkretnych postanowień umownych, zwłaszcza tych odnoszących się do tabel własnych kursowych banków. No ale taka rzeczywista niekorzystność tych umów, ona leży w tym ryzyku kursowym, na które zostaliście państwo wyeksponowani. Tak, i to jest to ryzyko kursowe, o którym państwo też nie byli informowani, o czym mówiliśmy wcześniej. No i tutaj też pojawia się często, będąc jeszcze w tym wątku, pojawia się często pytanie, czy to, że zmienił się kurs franka szwajcarskiego, czy to ma wpływ na państwa zastrzeżenia. No i to pytanie czasami też wzbudza wątpliwości, no bo de facto są państwo informowani przez pełnomocników o tym, jaka właściwie jest wadliwość tej umowy, czyli to, że w tych umowach są zawarte postanowienia, które odnoszą się do przeliczeń państwa z zobowiązania wobec banku. No ale oczywiście to, że zmienił się kurs franka, no, ma wpływ na państwa zastrzeżenia, bo tutaj kolejny raz powtarzając, zostali państwo przez bank narażeni na ryzyko kursowe, o czym przez bank nie byli państwo informowani. Co więcej, czy banki się zabezpieczały przed tym ryzykiem walutowym? Oczywiście, że tak. A czy banki informowały o tym kredytobiorców? No nie. Czyli jakby cały ciężar tego ryzyka kursowego był przerzucony na państwa i tylko państwo jakby w tej sytuacji są poszkodowani, a nie banki. Innym takim pytaniem dość standardowym, które zadają pełnomocnicy banków, jest to, czy rozważaliście państwo przewalutowanie kredytu i dlaczego tego nie zrobiliście, bo często w regulaminach umów zawarte są postanowienia, które by to państwo umożliwiały. No jest to takie trochę naiwne pytanie ze strony pełnomocnika banku, ale żeby państwu ułatwić odpowiedź na to pytanie, no to też powiedzmy sobie to otwarcie i głośno. No, przewalutowanie kredytu zawsze jest możliwe, czy banki umożliwiały, po kursie bieżącym. Więc no, w momencie, kiedy państwo zaciągaliście kredyt, kiedy kurs franka wynosił 2,20 przykładowo, 2,50 czy 2,80, i bank państwu proponuje teraz przewalutowanie pozostałego do spłaty kapitału po kursie 4,50, no to mówiąc szczerze, jest to mało
interesująca oferta. I pytanie, znaczy odpowiedź jest taka dość oczywista, ale no, widziałem już sytuacje, w których też kredytobiorca trochę tak czuł się zaskoczony takim pytaniem, więc mówię o nim, no, żeby tak ułatwić Państwu też no, wybrnięcie z tego pytania, no bo od razu pełnomocnik zadając takie pytanie, on często nawiązuje do tego ryzyka kursowego, tak? No bo przewalutowanie na złotówki wyeliminowałoby już to ryzyko. Tak, tylko tak naprawdę to przewalutowanie po kursie o wiele wyższym niż kurs, po którym kredyt był wypłacany, ono już konsumuje te ryzyko kursowe, ono już skonsumowało, tak? To jest już przysłowiowa musztarda po obiedzie. Znaczy to przewalutowanie, gdyby bank zaoferował przewalutowanie po kursie z dnia wypłaty kredytu, no to rzeczywiście można by się było zastanawiać. Natomiast po kursie bieżącym, no to jest żaden interes do Państwa. Ja jeszcze może wrócę trochę do tego pytania, o którym mówiłam wcześniej, czyli kwestia czytania dokumentów, bo tutaj też pojawiają się pytania ze strony pełnomocników, czy prosili Państwo na przykład o więcej czasu na zapoznanie się z dokumentami, bo jakbyś tam w międzyczasie wspomniałam o tym, że często nie było też czasu na czytanie wszystkich dokumentów w całości. No ale tutaj pytanie, czy niektórzy z Państwa oczywiście prosili o więcej czasu, tylko pytanie, czy przeczytanie tej umowy właśnie dwukrotnie, czy nawet 10 razy i mieliby Państwo nawet 3 godziny na to, czy to spowodowałoby, że Państwo zrozumieliby warunki tej umowy? Oczywiście nie. No ale tutaj też, jakby będąc jeszcze w tym wątku, pojawiają się wobec tego pytania, skoro te postanowienia były niezrozumiałe, to czy Państwo konsultowali z kimś na przykład te umowy, czy na przykład korzystali Państwo z pomocy pełnomocnika, czy jakichś specjalistów, przyjaciół, rodziny. No i tutaj często, jeżeli chodzi o konsultowanie umów z rodziną czy z przyjaciółmi, to bardzo często odpowiada się Państwo, że tak, bo to inni na przykład członkowie rodziny czy znajomi mieli tego rodzaju kredyty i byli z nich bardzo na tamten czas zadowoleni, więc konsultowanie z nimi też jakby tutaj wiele by nie zmieniło. Natomiast no, teraz pytanie, czy skoro poszli Państwo do instytucji zaufania publicznego, instytucji, która zna się na finansach, a często ci z Państwa, którzy skorzystaliście przed pójściem do banku z doradcy kredytowego, który też oferował Państwu tego rodzaju kredyty, to był właśnie ten specjalista, któremu Państwo zaufaliście i który zaproponował, a wręcz namawiał Państwa do tego, żebyście taką umowę, a nie inną zawarli. Więc dlaczego Państwo mieli jeszcze, już nie mówiąc o tym, że wydawać jakieś kolejne pieniądze na konsultowanie na przykład z prawnikiem, to jakby było to pozbawione sensu, skoro jakby specjalistą w tym zakresie jest przede wszystkim bank. Ostatnio jeszcze modne takie pojawiło się pytanie ze strony pełnomocników banków o to, czy Państwo macie świadomość tego, o jakie wynagrodzenie za korzystanie z kapitału może Państwa pozwać bank i czy jesteście gotowi na poniesienie takiego kosztu. Ja proponuję bardzo krótko na takie pytania odpowiadać, a mianowicie no, Państwo absolutnie kwestionujecie zasadność tego rodzaju roszczeń banku i Państwo nie zastanawiacie się nad tym. Tak, w tym zakresie można się podeprzeć stanowiskami, oficjalnymi dokumentami, komunikatami opublikowanymi przez prezesa UOKiK, przez rzecznika finansowego, przez rzecznika praw obywatelskich, przez prokuratora generalnego. Także to wszystkie te cztery podmioty wydały oficjalne dokumenty, komunikaty, w których jednoznacznie wyraziły swoje stanowisko co do tego, że tego rodzaju roszczenia bankom nie przysługują. I samo też to, że banki po prostu tego rodzaju roszczenia kierują do sądów, no nie, w żadnym stopniu nie świadczy o ich zasadności. Wręcz przeciwnie, jestem zdumiony tym, jak lekką ręką banki
wydają naprawdę setki tysięcy złotych, jeśli nie miliony, na opłaty sądowe od tych roszczeń, a następnie przyjdzie im płacić jeszcze drugie tyle tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz pozywanych kredytobiorców. Ale to już taka dygresja może na marginesie. Prawomocnicy pytają też często o to, jak Państwo rozumieli pojęcie kredyt waloryzowany, kredyt denominowany, kredyt indeksowany. I przyznam szczerze, że w zdecydowanej większości Państwo nie rozumieją tego pojęcia do dziś. No ale pytanie, czyja to jest wina? To jest właśnie wina banku, wina pełnomocnika, który nie poinformował Państwa o tym podczas zawierania umowy. I właściwie myślę, że odpowiadając na pytanie tego rodzaju, właśnie warto powiedzieć, albo tak jak Państwu się wydaje, ale bardzo często to jest wiedza, którą Państwo już nabyliście na ten moment, czyli to nie jest Państwa wiedza z momentu zawierania umowy, tylko to jest wiedza nabyta po spotkaniach z pełnomocnikiem. I tutaj warto wspomnieć o tym, że Państwo naprawdę nie musicie znać odpowiedzi na każde pytanie. Jeżeli Państwo czegoś nie pamiętacie, czy też nie rozumiecie, czy nie rozumieliście, to właśnie w ten sposób należy na takie pytania odpowiadać. No i często też pełnomocnicy banków pytają, czy przed zawarciem umowy kredytowej mieli Państwo doświadczenie z walutą obcą. Te pytania mają doprowadzić do tego, że no, pewnie Państwo mieli doświadczenie z walutą obcą, to mają Państwo świadomość tego, że kursy walut mogą się wahać. No ale Państwo zwykle mieliście takie doświadczenie, że od czasu do czasu wyjeżdżacie na wakacje za granicę i wymieniacie złotówki na konkretną walutę. No i faktycznie często Państwo starają się znaleźć kantor, który będzie miał najkorzystniejszy kurs, więc no, zdajecie sobie sprawę z tego, że te kursy jakimś tam wahaniom ulegają. Natomiast no, zwykle właśnie takie doświadczenie Państwo z walutą obcą mają i w ten sposób myślę, że też na to pytanie można odpowiedzieć. Myślę, że wyczerpaliśmy tak z grubsza naszą pulę tych pytań najbardziej problematycznych formułowanych przez pełnomocników banków. Jest też dość późno, a wiedziałem, że pojawiło się sporo pytań od Państwa, także chcielibyśmy się też do tych pytań odnieść, więc myślę, że to jest chyba dobry moment, żebyśmy przeszli do Państwa pytań. Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie, więc zacznijmy, zobaczymy, ile nam czasu i sił wystarczy. Spróbujemy zmierzyć się z tymi Państwa pytaniami. Chciałbym jedynie tylko zastrzec, że będziemy odnosić się do pytań, które pozostają w związku z tematem dzisiejszego spotkania, bo widzę, że już pierwsze pytanie dotyczy pozwu za WIBOR. Myślę, że jestem przekonany, że na ten temat niebawem kolejne webinary będą organizowane i dzisiaj już myślę, że na ten temat mówić nie będziemy. Natomiast pierwsze pytanie dotyczące przedmiotu spotkania zadał Pan Robert. A po co są przesłuchania sądowe? Czy odwołując się do klauzul jest potrzeba przesłuchiwania klientów? I tutaj odpowiem w ten sposób. Jest jedna, świetle mojego rozeznania na ten moment, sędzia orzekająca w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Frankowym, która wydaje rozstrzygnięcia bez przesłuchania stron na rozprawie. Czyli to pokazuje, że wydawanie rozstrzygnięć w tym trybie, czyli bez przeprowadzania rozprawy, jest możliwe. Natomiast po co te przesłuchania? Ja może tak odwołam się do przepisu. Artykuł 385 z indeksem drugim kodeksu cywilnego stanowi tak.
że oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienia będące przedmiotem oceny. Mówiąc krótko, sąd dokonując weryfikacji, czy ma do czynienia z klauzulą niedozwoloną, powinien dokonywać tego, mając na uwadze okoliczności zawierania umowy. To jest to, o czym też mówiłem wcześniej, że sądy dopytują, no jak doszło do tego, że Państwo taką umowę zawarliście i to, czy byliście w jednej placówce, czy więcej, ile czasu trwały spotkania w banku i o czym rozmawialiście i jak długo. I te pytania czasami mogą wydawać się, że one są niepotrzebne, ale tak w praktyce, jak sądzę, no, sąd starają się w tym zakresie uczynić zadość temu obowiązkowi, ażeby zbadać okoliczności zawarcia umowy. Także jak wspomniano, są sądy, które uważają, że można dokonać, wydać rozstrzygnięcie bez przesłuchiwania stron, natomiast no, tutaj istnieje pewne ryzyko, że może się to spotkać, myślę, z poglądem tego rodzaju, że sąd nie zbadał okoliczności zawarcia umowy. I to jest no, taki wątek, który no, myślę, dla wielu sądów może być przesądzający, dlatego że te rozprawy organizują. Też kolejne. Tak. Kolejne pytanie zadała pani Anna. Czy informacyjne wysłuchanie może zastąpić przesłuchanie? Generalnie co do zasady nie, ale w praktyce tak, więc teraz wyjaśnię, na czym to polega. Przesłuchanie informacyjne nie może stanowić dowodu w sprawie. I takie przesłuchanie zwykle ma miejsce wtedy, gdy sąd państwa wezwał na pierwszy termin, natomiast no, ma też do przeprowadzenia jakieś inne czynności, na przykład chce jeszcze na posiedzeniu niejawnym na przykład wydać postanowienie dotyczące tego, czy dopuścić biegłego sądowego, czy też nie. No ale mimo wszystko chcę wiedzieć, jakie były te okoliczności zawarcia umowy i dowiedzieć się właśnie, po co spotkaliśmy się w sądzie. Natomiast jeżeli chodzi o to przesłuchanie, które ma stanowić dowód w sprawie, ono ma odbyć się właściwie dopiero po przeprowadzeniu wszystkich innych dowodów. No ale bardzo często zdarza się tak, że to przesłuchanie informacyjne było już na tyle szczegółowe, że właściwie sąd dowiedział się wszystkiego, ale po to, by dopełnić formalności, sąd wezwie państwa na kolejny termin rozprawy, na przykład na taki, podczas którego mają być państwo przesłuchani i to przesłuchanie ma stanowić dowód w sprawie. Natomiast bardzo często już takie przesłuchanie sprowadza się do tego, że sąd właściwie tylko pyta państwa, czy potwierdzają państwo to, o czym mówiliście podczas przesłuchania informacyjnego. Więc pod kątem formalnym musi to tak wyglądać, że państwo muszą potwierdzić to, co państwo mówili podczas przesłuchania informacyjnego, więc ono i zastępuje to przesłuchanie informacyjne i nie zastępuje tego przesłuchania stanowiącego dowód. Kolejne pytanie do pani Magdaleny. Jak odpowiedzieć na pytanie sądu we Wrocławiu, czy powodowie mają świadomość, że bank może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału? Czy to jest pytanie, które było formułowane właśnie w ramach tego pouczenia o skutkach nieważności? Proszę odpowiedzieć po prostu, że tak, mamy świadomość tego, że bank może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jak i wiele innych roszczeń też może dochodzić, ale to o niczym nie świadczy, niczego nie przesądza, że bank może taki pozew skierować do sądu. Na pewno nie świadczy o zasadności tego rodzaju roszczenia, ale już to było dopowiedzenie z mojej strony. Myślę, że po prostu wystarczy potwierdzić, że ma pani taką świadomość. Kolejne pytanie pana Roberta.
Tak, jeżeli przesłuchanie, to dlaczego niezdalne lub korespondencyjne? No i tutaj tak, właściwie jeżeli chodzi o przesłuchanie zdalne, to przesłuchania zdalne obecnie faktycznie się odbywają, ponieważ rozprawy w zdecydowanej większości odbywają się w trybie zdalnym. Tylko tutaj też proszę pamiętać o tym, że to tak naprawdę przepisy covidowe spowodowały i dały taką możliwość, by te rozprawy odbywały się w takiej, a nie innej formie. Więc właściwie wówczas, gdy takie przepisy przestaną obowiązywać, to też trudno powiedzieć, czy te rozprawy zdalne zachowają się w naszym porządku prawnym, czy też nie. Natomiast te przesłuchania zdalne faktycznie się odbywają. Natomiast co do tego, czy mogą odbywać się w formie pisemnej, to faktycznie jest taki przepis, który mówi o tym, że sąd może przeprowadzić dowód z przesłuchania, ale świadków w formie pisemnej. Natomiast jeżeli chodzi o powodów, to w dalszym ciągu tutaj funkcjonuje ta zasada bezpośredniości, czyli sąd zadaje pytania powodom, właśnie czy to na rozprawie bezpośrednio w sądzie, czy to na tej rozprawie zdalnej w ten sposób. Chociaż sądy mają taką możliwość, żeby przesłuchać też stronę powodową w drodze korespondencyjnej, aczkolwiek faktycznie korzystają z tego bardzo oszczędnie. Zazwyczaj jeżeli korespondencyjne przesłuchanie, no to odnosi się ono do świadków. Może dlatego sądy niechętnie przesłuchują korespondencyjnie stronę powodową, dlatego że przy okazji chcą wypełnić ten obowiązek informacyjny i pouczenie o skutkach. Trudno mi powiedzieć, ale faktycznie uważam, że mogłyby korzystać częściej z tego środka, sposobu przesłuchania strony. Pytanie pani Anny, czy na etapie apelacji powód jest ponownie przesłuchiwany? Co do zasady nie. Sąd apelacyjny, co do zasady, takie ulubione sformułowanie chyba prawników, jest sądem, który postępowania dowodowego już nie przeprowadza i jedynie ocenia Nie wiem, czy nas słychać. Nie wiem, czy nas widać. Widzę, pojawił się jakiś komentarz. Już działa. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Już myśleliśmy, że nie chcecie państwo nas słuchać. Ale dobrze, czyli ktoś jeszcze z nami jest. Dobrze, to spróbujemy przez te pytania, co zostały jeszcze przejść. Na czym przerwałem? Czy na etapie apelacji powód jest ponownie przesłuchiwany? Tak, mówiłem, że wyjątkowo sąd apelacyjny może przesłuchać stronę powodową. W ostatnim okresie nawet dzieje się to regularnie w zakresie ewentualnego pouczania o skutkach nieważności, ponieważ jeszcze przed rokiem, przed dwoma laty sądy pierwszej instancji nie pouczały stron o skutkach nieważności umowy. Aktualnie niektóre składy orzekające w sądzie apelacyjnym widzą potrzebę jakby uzupełnienia tego braku, nazwijmy to, i wzywają powodów na rozprawę celem dopełnienia tego obowiązku informacyjnego. Tak, kolejne pytanie, jak zareagować na pytania pełnomocnika banku sądu w przypadku umowy zawartej w 2010 roku odnośnie tego, że rzekomo było wiedzą powszechną, że frank szwajcarski poszedł do góry i powinniście się państwo liczyć z ryzykiem kursowym. Ja myślę, zresztą też wiem o tym od klientów i z doświadczenia, że zawierając umowy w 2010 roku byli państwo informowani
o tym, że ten kurs zmienił się chwilowo i ten kurs będzie spadał. Także tutaj no, nie wiem, jak było w tym konkretnym przypadku, ale myślę, że w zdecydowanej większości właśnie banki starały się Państwu mimo wszystko przedstawiać w dalszym ciągu te oferty jako korzystne i byli Państwo właśnie informowani o tym, że ten kurs wzrósł, ale on będzie spadać, więc no też nie mogli Państwo przewidzieć tego, że będzie odwrotnie. Pani Magdalena pytała właśnie, w BPH jest taki załącznik, jak go mam, czy to bardzo mi szkodzi? Wydaje mi się, że to było nawiązanie do tego, kiedy mówiłem o tych symulacjach, które obrazowały zmiany salda zadłużenia w zależności od zmian kursu. Absolutnie to pani nie szkodzi. Tak jak powiedziałem wcześniej, takie spełnienie tego obowiązku informacyjnego też nie było wystarczające. Podałem to jako przykład jakby czegoś, co było nieco wyróżniało się na tle konkurencji, która w ogóle w zasadzie nie przedstawiała żadnego rodzaju symulacji obrazujących wpływ zmiany kursu waluty na Państwa zadłużenie, ale to też nie był standard wystarczający i też sądy unieważniają umowy, które mają takie symulacje, takie załączniki. Tutaj kolejne pytanie pana Pawła co do poszerzonych pouczeń o ryzyku kursowym w umowach Nordea. To myślę, że tutaj odpowiedź na to pytanie też już właściwie padła i tutaj to, o czym kolega mówił przed chwilą i to, że właściwie niezależnie od tego, że Państwo podpisali, jakie to były pouczenia, to żadne z nich właściwie nie zawierało takich informacji, jakie powinny zawierać, czyli odnośnie tego, że te oświadczenia, raz, że nie były Państwu w żaden sposób wytłumaczone przez pracowników banku, a dwa, że nie odnosiły się do Państwa konkretnego kredytu, tylko to były takie trochę abstrakcyjne, bym powiedziała, nawet jakieś założenia i symulacje w tych oświadczeniach. Pytanie Pani Anny, na co zwrócić uwagę, jeśli po roku trwania umowy w złotówkach został podpisany przez aneks na franki? Sami się to zwróciliśmy do banku, bo większość znajomych miała kredyty w CHF. Na nic nie trzeba zwracać uwagi, proszę kierować sprawę do sądu. To znaczy, to Pani jest, znaczy ma takie same szanse na unieważnienie tego aneksu, jak osoby, które zawierały umowę we frankach. One też zwróciły się do banku o zawarcie umowy, złożyły wniosek kredytowy, podpisały umowę. Także Państwa sytuacja, jakby w mojej ocenie, nie różni się jakoś na tym tle, że po prostu konstrukcja jest trochę inna, ale śmiało proszę znaleźć pełnomocnika i ruszać do sądu. Tutaj kolejne pytanie pana Pawła w kontekście składanego na rozprawie oświadczenia o nieważności. Jak gdyby państwo określić żądanie w pozwie w przypadku, gdy w 2010 roku wziąłem 250 tysięcy złotych do tej... Tak, bo to jest właściwie, tak jak wspomnieliśmy, my odpowiemy na pytania, które dotyczą przygotowania do rozprawy. Natomiast to już jest pytanie, które konkretnie jest skierowane do tego, jak właściwie zacząć walkę z bankiem. Pan Jacek zadał ciekawe pytanie. Jakie z Państwa doświadczenia, pytania padły na sali sądowej, których najmniej spodziewał się kredytobiorca i którego niefortunna odpowiedź przekreśliła możliwość wygranej przez kredytobiorcę? Powiem tak, mi przychodzi na myśl jedna dość zatrważająca chwila z przesłuchania jednego z kredytobiorców, który właśnie zapytany o to, kiedy nabrał wątpliwości co do swojej umowy, odpowiedział, że no tak od samego początku czuł, że coś z tą umową jest nie tak. I powiem szczerze, że zrobiło mi się słabo na rozprawie, kiedy szedł w tym kierunku. I oczywiście dopytałem go o to, no, doprecyzowałem te pytania, tak? Ja dlatego też o nim mówię i uprzedzam innych, że to jest pytanie pułapka, kiedy Państwo
poczuliście, że coś z umową jest nie tak. No bo tutaj trzeba być precyzyjnym, tak? Bo zostaniecie Państwo pytanie ogólne, powiecie, że od początku czuliście, że albo powiedzmy po roku, po dwóch, po trzech, czuliście, że z tą umową jest coś nie tak i później no macie Państwo gwarantowaną apelację ze strony banku, jeżeli wygracie oczywiście, z powoływaniem się na zarzut tego, że Państwa roszczenie uległo przedawnieniu, bo Państwo powiedzieliście wiedzę już w 2010 roku i tak dalej, i tak dalej. Także to myślę, że to jest jakiś taki przykład, myślę, ciekawy, który no, nie przekreślił nam wygranej, sprawa została wygrana zresztą prawomocnie już, natomiast no, to tak pamiętam, że trochę strachu się najadę na rozprawie, bo to tak było takie właśnie ryzykowne. Ale tak właśnie znowu, klient chciał przedobrzyć. To, co mówiłem na początku, nie bądźcie Państwo zbyt tacy, nie chcicie za bardzo, tak? Powiedzcie naprawdę, tak jak było, resztę my zrobimy, tak? Czy Państwo pełnomocnicy, jakby nie, lepiej nie przedobrzać, tylko tyle i aż tyle powiedzieć, co się faktycznie działo, resztę proszę zostawić pełnomocnikowi i sądowi, a wszystko będzie ok. Tak, i tutaj jeszcze może wspomnę o tym, że Państwo właściwie często nas o to pytacie, o to, co się stanie, jak odpowiemy na jakieś pytanie niewłaściwie, bo nas pytanie zaskoczy. No ja myślę, że po to mają Państwo też pełnomocników i zwykle Państwo decydują się właśnie na pomoc profesjonalnego pełnomocnika po to, by pomógł Państwu w takiej sytuacji i o ile nie mogą Państwo spytać pełnomocnika na rozprawie, jak mam odpowiedzieć na dane pytanie, tak my faktycznie słuchamy tego, co Państwo mówią i też notujemy sobie, jeżeli faktycznie gdzieś zauważymy ryzyko, że pytanie może zaszkodzić i mamy możliwość też ewentualnie dopytania Państwa później o daną kwestię, tak jak kolega powiedział, więc jesteśmy w stanie też taką trudną sytuację, myślę, na rozprawie wyprowadzić. Przynajmniej się staramy. Tak. Ja widzę, że tak z pewnym przerażeniem patrzę na pytania, bo na każde odpowiedziane jedno przyrastają przynajmniej dwie albo trzy kolejne, jak hydra, ale spróbujemy jeszcze dziennie powalczyć z pytaniami. Kolejne dotyczy tego, sugerowali Państwo, żeby odpowiadać krótko na pytania, jak zatem odpowiedzieć na pytanie, czy byli Państwo świadomi ryzyka. Przecież nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Krótka odpowiedź, że nie byłem świadomy ryzyka, jest dziwna i podejrzana. Tak, zgadzam się z Panem, że taka odpowiedź krótka jest dziwna i podejrzana. Sugerowałbym to, co koleżanka mówiła wcześniej, odpowiadając na temat ryzyka kursowego, opowiedzieć krótko, jak Państwo to ryzyko rozumieli i jak ono było Państwu przedstawiane. To znaczy, że ryzyko jest bardzo ograniczone, że tutaj ten sposób prezentacji tego ryzyka i że oczywiście są pewne wahania kursowe, które mogą następować, one mogą wpływać w jakimś nieznacznym stopniu na ratę, no ale nic wielkiego nie może się wydarzyć. I no jeżeli, o ile Państwo taką informację w banku czy od doradcy czy pośrednika uzyskaliście, ale z mojego doświadczenia wynika, że większość informacji o ryzykach była właśnie przedstawiana w taki sposób. Więc odpowiadałbym właśnie tak. I tutaj jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć, bo większość osób, które znam, ma dwie twarze, dawną i obecną. Ta dawna twarz była przy zawieraniu umowy, czyli była to osoba nieświadoma ryzyka, zaś po latach uczestniczenia w społeczności rynkowej, śledzenia sterem przez lata staje się niejako fachowcem w tej dziedzinie. To prawda, ma zatem inną twarz. Pytanie, jak nie stać się osobą, która wypadnie przed sądem jako super fachowiec, który przeczytał 1000 artykułów, 100 książek i już wie. No właśnie, to też trochę nawiązuje do tego, o czym już mówiłem, żebyście Państwo nie czytali tej umowy waszej jeszcze przed rozprawą i nie próbowali właśnie tak super dokładnie przedstawiać właśnie Państwa wiedzy aktualnej i tej, którą posiadacie obecnie. Myślę, że trzeba skupić się na tym, na okolicznościach właśnie, które i Państwa wiedzy, jaką posiadaliście właśnie w tym 2000, no kilkanaście lat temu, tak, kiedy zawieraliście tę umowę.
bo faktycznie nawet granie eksperta, po pierwsze, ani dobrego skutku może nie odnieść, no bo tak naprawdę od oceny umowy, kwalifikacji, tego skutków, jakie określone postanowienia umowne powinny wywoływać czy nieść za sobą, no to jest temat kwestii prawnych i na te kwestie założenia powinien wypowiadać się Państwa pełnomocnik w dyskusji z sądem, a Państwo, kiedy jesteście przesłuchiwani, powinniście zeznawać o faktach i to o faktach, które miały miejsce kilkanaście lat temu i na tym należy się koncentrować, tak? I nie wchodzić w spory, dyskusje prawne, polemiki, bo to jest po prostu niepotrzebne. Kolejne pytania. Ile czasu ma kredytobiorca w sądzie na odpowiedzi na pytania? No właściwie tyle, ile Państwo potrzebują, czyli jeżeli potrzebują się Państwo chwilę zastanowić, czy też, tak jak już wspominałam wcześniej, o coś dopytać, jeżeli Państwo nie rozumiecie pytania, to jak najbardziej Państwo mają do tego prawo. Natomiast samo przesłuchanie, na przykład ile trwa, bo myślę, że to też można poruszyć przy okazji tego pytania, myślę, że minimum godzina, bo zarówno sąd ma sporo pytań, jak również pełnomocnicy, także myślę, że około godziny trwa przesłuchanie powodów. No, czasami się przeciąga, ale zwykle mniej więcej tyle to trwa. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, na każde pytanie odrasta kilka kolejnych. Dostaliśmy informację z góry, że chyba już pora powoli się z Państwem żegnać. Bardzo żałuję, bo te pytania były bardzo ciekawe i takie trafiające często w istotę problemów, jakie pojawiają się w czasie rozprawy. Myślałem, że jeden webinar pozwoli nam ten temat przesłuchania wyczerpać, ale myślę, że w tej sytuacji my te wszystkie pytania zbierzemy i może jeśli też stowarzyszenie będzie zainteresowane, to zaproponujemy Państwu kolejne spotkanie, może dedykowane tylko trudnym pytaniom, jakie mogą się pojawiać na rozprawie. Ja bardzo lubię rozmawiać też na ten temat i myślę, że jest to zagadnienie, które, no tak jak wspomniałem na samym wstępie, czekacie Państwo na tę swoją rozprawę długo i macie tylko jedną szansę zazwyczaj, żeby na tej rozprawie przedstawić swoją historię i powalczyć o swoją sprawę i warto być na to dobrze przygotowanym. Także my, myślę, z miłą chęcią powtórzymy jeszcze spotkanie z Państwem, ale na dzisiaj to już niestety tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za uwagę. Cieszymy się, że tyle osób zostało z nami do końca. Życzymy udanego wieczoru, no i udanych rozpraw. Życzę wszystkim z tym dobrego, dobranoc. Dobranoc, dziękujemy.